Oho, chyba już minęła godzina 18. No dobra, to witam bardzo serdecznie. Zaczynamy to dodatkowe spotkanie. Ja nazywam się Adam Young, a jestem tutaj w imieniu Koła Naukowego Filozofów Uniwersytetu Gdańskiego, a także jako redaktor naczelny Radykalnego Słonia. To jest bonusowe spotkanie do naszego cyklu o Wittgensteinie i może najpierw powiem tak w dużym skrócie, co nas tutaj doprowadziło, ale jeszcze wcześniej. A mamy 1 kwietnia, mamy także Wielki Czwartek, więc się dosyć ciekawie złożyły daty. A wesołych świąt od razu mogę wszystkim życzyć. A cieszę się, że zdecydowaliście się spędzić ten wieczór w moim towarzystwie i w towarzystwie tych dwóch znamienitych myślicieli, a którym się dzisiaj przyjrzymy, czyli w towarzystwie Jurgena Habermasa i Michela Foucault. A będziemy rozmawiać o dyskusji między Habermasem a Foucault. Skupię się dokładnie na jednym argumencie w tej dyskusji, moim zdaniem najciekawszym, najbardziej kluczowym, być może najbardziej niszczącym projekt czy pewne pomysły Foucault. No i spróbuję także zobaczyć, o co w tym chodzi i jak można tego bronić. Czyli będzie to argument o tym, że teoria Foucault z uwagi na rezygnację z kategorii podmiotu traci swój wymiar emancypacyjny. A to jest coś, czym chciałem się zająć już od dosyć dawna, jakiś taki tekst nawet o tym szykuję. A o co chodzi z tą słynną tezą Foucault o końcu człowieka, czy w takiej jeszcze bardziej udramatyzowanej wersji o śmierci człowieka. Więc przyjrzymy się temu, zobaczymy, jak Habermas przeciwko temu argumentuje. No ale zanim do tego dojdziemy, będzie oczywiście trochę wstępów i też zobaczymy, w jaki sposób tutaj dotarliśmy. A dotarliśmy tutaj od Wittgensteina, gdyż jest to bonusowe spotkanie w tym takim cyklu wprowadzającym do Wittgensteina. Już było pięć wcześniejszych spotkań, więc dobra. Zaczęliśmy od wprowadzenia do Wittgensteina, omówiliśmy sobie traktat, porozmawialiśmy trochę o okresie przejściowym między traktatem a dociekaniami, no i doszliśmy do dociekań. W dociekaniach teza filozoficzna, metafilozoficzna, że filozofia powinna być rodzajem terapii, że problemy filozoficzne to jest coś, pewnego rodzaju trudność, którą generuje język, można powiedzieć. Problemy filozoficzne obnażają granice języka, zakres jego używalności. No i właśnie, porządny filozof potrafi te trudności rozpoznać, wyleczyć nas z problemów filozoficznych poprzez dosyć specyficzną terapię filozoficzną, tak przynajmniej proponuje Ludwig Wittgenstein. A od dociekań filozoficznych dotarliśmy do pomysłu książki Lothara Rasińskiego Śladami Marksa i Wittgensteina i to było 2 tygodnie temu. A paru myślicieli społecznych nawiązywało do tej teorii Wittgensteina rozwijanej w dociekaniach filozoficznych, o ile można to w ogóle nazywać teorią, ale w każdym razie do pewnych pomysłów, które pojawiały się w dociekaniach filozoficznych, do ogólnego projektu terapii, ale także do takiego pomysłu kierowania się regułą i przejrzystej ekspozycji. O co chodzi w tych dwóch pojęciach, to zachęcam do obejrzenia tego, co działo się 2 tygodnie temu. Wszystko archiwizuje się na YouTubie. To także oczywiście będzie później dostępne, w sensie to, co się rozgrywa teraz. No i doszliśmy do tego Marksa i Wittgensteina. Sama książka Lothara Rasińskiego o tak wyglądającej okładce zamyka rozdział o polemice między Habermasem a Foucault, no i stwierdziłem, że to będzie dobra okazja, żeby przyjrzeć się tej dyskusji dokładniej i także ją jakoś tak lepiej prześledzić, skupiając się zwłaszcza właśnie na tym zarzucie związanym z kategorią końca człowieka, końca podmiotu czy śmierci podmiotu. To tak. W ramach takiej ciekawostki wstępnej, Michel Foucault nie żyje od dosyć dawna, umarł w 1984 roku. Nadal jest bardzo popularnym myślicielem. Według rankingu Timesa jest najczęściej cytowanym autorem z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Więc bez wątpienia jego, powiedzmy, intelektualne życie pośmiertne jest owocne. Tymczasem Habermas, także znajdujący się wysoko w jednym z tych rankingów, doszedł chyba do siódmej lokaty, najwyżej. Tymczasem Habermas nadal żyje. I to jest być może
dla części osób informacja nieco zaskakująca, że dla odmiany zajmujemy się myślicielem żywym, co nie tak często zdarza się na filozofii. Habermas urodził się 18 czerwca 1929 roku, ma więc już prawie 92 lata, no i nadal żyje. COVID, czyli aktualna sytuacja, powiedzmy, wirusowa nie sprzyja, co prawda, osobom starszym, no ale miejmy nadzieję, że jest już zaszczepiony, jeszcze trochę potworzy. Chociaż od przejścia na emeryturę jest to myśliciel wyraźnie mniej aktywny filozoficznie. No, to tak wyszło. A jeśli chodzi o literaturę, żeby to też padło na wstępie, a na czym się będę opierał podczas tego spotkania? Więc mamy poza tą książką Lothara Rasińskiego o Wittgensteinie i Marksie, do której lektury oczywiście zachęcam. Tam jest ostatni rozdział, całkiem fajnie rekonstruujący główne wątki tej debaty między Habermasem a Foucault. To są dwa teksty źródłowe. Oba bardzo dobre, oba fajnie wprowadzające do filozofów. Jeden trudniej dostępny i zacznę może od tego. Więc na początku tego wieku wyszedł zbiór pism Foucault, wydany w PWN-ie, jakoś tam go przybliżający. Tak to wygląda. A Michel Foucault, Filozofia, Historia, Polityka, Wybór pism. No i pod sam koniec tego zbioru można znaleźć rozmowę, którą jakiś taki dziennikarz, niestety nie jestem w stanie zidentyfikować, personaliów tego dziennikarza. W każdym razie ten dziennikarz przeprowadził wywiad z Michelem Foucault. Stawia sporo pytań w taki dosyć bezpośredni, może trochę bezpardonowy sposób. Pyta o biografię Foucault, jego jakieś takie przygody intelektualne, jak natknął się na Nietzschego, jak się przemieniały, powiedzmy, mody intelektualne w jego epoce we Francji powojennej. No i także o związki z teorią krytyczną szerzej, a z Habermasem jako takim żywym reprezentantem tej teorii w wymiarze nieco węższym. Zajrzymy sobie do tego wywiadu, przeczytamy parę takich ciekawych fragmentów z niego. No i jest to bez wątpienia tekst, w którym najłatwiej, czy można najdobitniej pokazać, co Foucault sądzi o teorii krytycznej, a odnosi się do niej generalnie rzecz biorąc dość pozytywnie, tak można powiedzieć, w niezobowiązujący sposób pozytywnie, stwierdzając, że gdyby wcześniej przeczytał teksty niektórych autorów związanych z teorią krytyczną, to nie popełniłby tyle błędów. Z wyraz takiej intelektualnej, być może skromności. No i zauważa oczywiście pewnego rodzaju podobieństwa między projektem teorii krytycznej rozwijanym w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, a tym, co on sam próbował robić w swoich pismach. Jeśli chodzi o Habermasa, to lektura, okładka niewiele powie, bo wypożyczyłem tą książkę z biblioteki, jest ona w pełni niebieska. Jest tej takiej zuniformizowanej wersji bibliotecznej. No ale jest to filozoficzny dyskurs nowoczesności. W przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz, to się ukazało w tej fajnej serii Universitas, Horyzonty Nowoczesności, Teoria, Literatura, Kultura. Jest to zbiór wykładów Habermasa o filozofii współczesnej i znajdziemy tutaj aż dwa rozdziały o Michelu Foucault. To jest rozdział 9 i 10, o ile dobrze pamiętam. Gdzie to jest spis treści? Tak, faktycznie, 9 i 10. 9 rozdział krytyka rozumu jako demaskacja nauk humanistycznych, Foucault. 10 rozdział aporie teorii władzy. No i w 10 rozdziale, jak sugeruje nazwa, aporie teorii władzy, Habermas pokazuje trudności, problemy, aporie właśnie, które generuje ta teoria władzy Michela Foucault. Więc dwa rozdziały, a jak na książkę, która ma ich 11, a nie 11, 12. No to całkiem sporo. Foucault nigdy nie odniósł się bezpośrednio do tej krytyki, więc niestety nie mamy jego odpowiedzi na te zarzuty, no ale będziemy próbowali może zrekonstruować tą możliwą odpowiedź. Odpowiadając na pytanie Ani Rogalskiej z czata, tak, znali się, nawet była planowana debata między nimi, miała się odbyć na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Niestety śmierć Foucault do pewnego stopnia niespodziewana i przedwczesna. Foucault umiera jako jedna z pierwszych, dobra, nie wiem, czy był jedną z pierwszych osób, które się zaraziły AIDS, ale umiera na AIDS, a w czasach, kiedy ta choroba była dosyć słabo znana,
więc nie przeszedł terapii, która mogłaby być może we współczesnych warunkach przedłużyć jego życie, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Umiera dość szybko, niespodziewanie i dość młodo, w 1984 roku. Debata między nim a Habermasem nigdy się nie odbywa. Niemniej dwóch takich dużych myślicieli, obu udzielających wywiadów do gazet, w oczywisty sposób kojarzyli się z samej sfery publicznej. No i odnosili się też nawzajem do tekstach w sobie, do swoich postaci w tekstach. Foucault do Habermasa przede wszystkim w tym wywiadzie. Nie ma jakiegoś takiego tekstu, tam nie wiem, o Habermasie gotowego, czy jakiegoś takiego dłuższego wykładu, który wygłosił. No a Habermas w swojej książce, w filozoficznym dyskursie nowoczesności, poświęca postaci Foucault aż dwa. Adamie, masz coś z tyłu? To jest komentarz, którego nie rozumiem. Aż dwa te wykłady. Dobra, idziemy dalej. Będziemy mieli więc te zarzuty Habermasa w stosunku do Michela Foucault. Ja spróbuję sformułować, nie wiem czy odpowiedzi do tych zarzutów, ale w każdym razie możliwe rozjaśnienia, o co u tego Foucault chodzi. Też mogę na samym wstępie powiedzieć, że moje sympatie w tym sporze, gdyż tytuł tego filmiku to jest Habermas kontra Foucault, czyli ustawiamy ich tak jakby w debacie. Debata faktycznie się nie odbyła, powiedzmy tylko wymienili jakąś taką wymianę tekstową, no ale dwie strony można się deklarować, team Habermas, team Foucault. No to ja w tym zestawieniu ląduję po stronie team Foucault. Jest to myśliciel zdecydowanie mi bliższy, też myśliciel, którego lepiej kojarzę niż twórczość Habermasa. No i nie jest to pewnie jakieś wielkie zaskoczenie, jeśli sympatyzuję się z projektem filozoficznym Ludwika Wittgensteina, czyli z filozofią języka, a z drugiej strony ma się gdzieś tam styczność z niczym, a jest to także jakiś taki punkt odniesienia dla mojego rozwoju filozoficznego, to od niczego i filozofii języka wittgensteinowskiej myślę, że dosyć łatwo dojść do Foucault, który także zajmuje się językiem, co prawda w dosyć innym paradygmacie, inaczej się mu przyglądając, no i są u niego dosyć mocne inspiracje niczeańskie, zwłaszcza projektem genealogicznym. Nietzsche ten projekt genealogiczny formułuje w dosyć późnej książce z genealogii moralności i przejmuje słowo genealogia, żeby stosować go do genealogii rozmaitych władz. O co będzie w tym chodziło, to się będzie mniej więcej, mam nadzieję, powoli wyjaśniać. Na razie tylko takie jakieś słowa kluczowe. No więc powiedzmy, że bardziej sympatyzuję ze stanowiskiem Foucault w tym sporze. Nie mamy jego repliki na zarzuty Habermasa, więc będę się starał, o ile moja wiedza im pozwoli, ja jakoś tam odpowiadać, co Foucault mógłby powiedzieć. Autor zresztą książki, którą się zajmowaliśmy dwa tygodnie temu, czyli Śladami Marksa i Wittgensteina, także staje w tym sporze po stronie Michela Foucault, jeśli poprawnie odczytuję jego rozważania. Jest pytanie o badania nad seksualnością, czyli o historię seksualności. Ten późny, ostatni projekt Michela Foucault. O tym dzisiaj będę mówił mało, ale na kanale Filozofia Tak Bardzo, który także tutaj jest widoczny w czacie, był cały cykl spotkań, gdzie były czytania pierwszego tomu historii seksualności, czyli Woli Wiedzy. W części tych czytań uczestniczyłem, bardziej tak oglądając, może coś tam minimalnie dopowiadając, niemniej myślę, że tam dosyć dobrze jest zrekonstruowana ten projekt Foucault namysłu nad seksualnością, więc odsyłam do tego jako dobrej odpowiedzi. Tutaj ten wątek seksualności będzie pojawiał się w sposób tak minimalnie. Uważam, że akurat dla tej debaty nie jest on kluczowy. FTB, FTW. Filozofia Tak Bardzo, to jest bardzo, bardzo przyjemny projekt, z dużą radością czasami występuje na ich antenie. Dobra, zejdźmy z tych wstępów, zróbmy trochę filozofii. Może w ten sposób.
Więc mieliśmy wczoraj spotkanie filozoficzne w takim bardzo minimalnym gronie, a posiedzieliśmy sobie do drugiej w nocy, rozmawiając o filozofii i rzeczach różnych, co pewnie sprawia, że jestem dzisiaj trochę bardziej rozkojarzony niż zazwyczaj, bo zerwałem nockę, żeby rozmawiać o filozofii. Ale stwierdziłem, że można w ten sposób jakoś ciekawiej do tego nawiązać i wrzucić się na głęboką wodę z pewnym wątkiem. W trakcie tego spotkania rozmawialiśmy o tak zwanej teorii pola morfologicznego, więc mniej więcej wyjaśnię, co to jest. Potem powiem, jakie ja widzę z tym problemy, a następnie spróbujemy zrekonstruować kluczowe dla projektu Foucault rozróżnienie między władzą a wiedzą na przykładzie tej teorii pola morfologicznego. Więc nawiązując do trochę dziwnej nocnej debaty z wczoraj, czy tam jakiejś nocnej dyskusji z wczoraj, dzisiaj w świetle dnia zobaczymy, co filozofia mogłaby z tym zrobić. Z tym teoria pola morfologicznego, nie mam pojęcia, czy osoby tutaj zebrane jakby kojarzą tą trochę dziwną teorię. Od razu można powiedzieć, że jakby w aktualnym takim stanie rozpoznania tego, czym jest nauka, to teoria pola morfologicznego uchodzi za pseudonaukę. A co to jest dokładnie? No więc teoria pola morfologicznego sugeruje, że istoty żywe, chociaż być może są myśliciele, to ma jakiś związek z Sheldrake'iem. Zaraz napiszę poprawnie to nazwisko na czacie. Dobra, teoria pola morfologicznego sugeruje, że istnieje coś takiego jak pole morfologiczne. Rupert Sheldrake ekstrapolował oryginalne pomysły. Ekstrapolował pewne oryginalne pomysły badaczy, którzy sformułowali pierwszą wersję tej teorii do rozwiązywania takich rozmaitych dziwnych rzeczy. Teoria pola morfologicznego sugeruje, że istoty żywe, chociaż mówię, nie jestem pewny, być może są takie rozszerzenia tej teorii, które sugerują, że także istoty, nie wiem, nieożywione, ale w każdym razie istoty żywe mają właśnie pole morfologiczne, coś w rodzaju takiej aury wokół siebie. Ta aura zawiera pewnego rodzaju informacje. Te informacje są przekazywane innym osobnikom. Innymi słowy, byłoby to jakieś takie uzupełnienie, tak to może należałoby potraktować, uzupełnienie doboru naturalnego metodą selekcji, którą znamy z teorii ewolucji darwinowskiej. Generalnie rzecz biorąc, kiedy obracamy się we współczesnym paradygmacie naukowym, no to cechy są dziedziczone, odpowiada za to mechanizm selekcji naturalnej. Cechy są dziedziczone, gdyż osobniki z jednej generacji rozmnażają się i przekazują swój materiał genetyczny, który ulega pewnym także losowym przekształceniom, osobnikom z następnej generacji. Mamy także, powiedzmy, przekaz cech kulturowy, pewnych cech, chociaż to jest takie już dosyć ogólne. Powiedzmy, że jako ludzie potrafimy wiedzę przekazywać kulturowo, więc nie tylko ta genetyka, ale także kultura. Nowy człowiek dojrzewa w jakiejś takiej kulturze, przyjmuje język, przyjmuje także osiągnięcia cywilizacyjne, techniczne poprzednich pokoleń. Więc powiedzmy, dwa sposoby takiej dosyć racjonalnej transmisji informacji między pokoleniami. Teoria pola morfologicznego miała sugerować, że istnieje właśnie taki trzeci czynnik, to pole morfogenetyczne, które wytwarza się wokół żywych organizmów. Jeden z argumentów, o którym rozmawialiśmy wczoraj na tej imprezie, polegał na tym, że przed wojną ptaki miały nauczyć się bodajże na Wyspach Brytyjskich otwierania butelek. Nie jestem pewny właśnie, czy to poprawnie rekonstruuję. Dzisiaj próbowałem na to trafić, na tą anegdotkę, ale nie znalazłem żadnego artykułu, nie wiem. No, powiedzmy, że to wiedza z imprezy, trzeba to trochę tak wziąć w nawias, ale jakiś tam przykład, powiedzmy, jak mogłoby takie pole morfologiczne działać. Więc przed wojną ptaki nabywają zdolność otwierania butelek, odkapsulowywania ich. Następnie następuje wojna, z uwagi na pewne czynniki ekonomiczne. Nie ma już tylu butelek dostępnych. No i tam jakby ptaki nie mają dostępu do tych butelek, więc nie mają możliwości ich otwierania.
Następuje kilka generacji osobników, a bodajże 5 lub 6. Kończą się działania wojenne, no i żołnierze wracają z frontu, butelki wracają na półki sklepowe. A nowa generacja ptaków, która nie mogła mieć kontaktu, powiedzmy takiego społecznego, z tą poprzednią generacją ptaków, tą, która ostatnia otwierała butelki, gdyż minęło 6 generacji tych osobników, więc te najstarsze po prostu nie mogły przeżyć. No ale ta 6. generacja napotyka na te butelki i uczy się ich otwierania zdecydowanie szybciej. Taka jest obserwacja jakby. A no i pomysł tych specjalistów od teorii pola morfogenetycznego jest taki, że informacja o tym, jak otwierać te butelki, czyli taka jakby informacja adaptacyjna tych ptaków, no nie przeszła w genach, ale została zachowana w tym polu morfogenetycznym, które miały te ptaki. Czyli ta informacja jakby jest w aurze tych ptaków, które po raz pierwszy nauczyły się otwierać te butelki. Spada parę generacji tych ptaków, a tam kolejne generacje przekazują sobie to pole morfogenetyczne. No i te ptaki w tej 6. generacji otwierają te butelki znowu i nauczyły się tego szybciej. Zresztą generalnie jakby te argumenty za tą teorią pola morfogenetycznego często właśnie związane są z takim szybszym uczeniem się. W ramach takiej jeszcze może wprowadzenia, jakby kto może z to kojarzyć, Tomasz Witkowski, nawiązując do pewnej znanej sprawy Sokala, parę lat temu opublikował w charakterach artykuł Wiedza prosto z pola. No i właśnie to pole, z którego miała pochodzić wiedza, to jest to pole morfogenetyczne. To czasopismo opuściło ten artykuł bez tam zająknięcia się. No i tam kolejna prowokacja sokalowska się udała, tym razem na rynku polskim. Oryginalna sprawa Alana Sokala to jest oczywiście pokazanie pewnego rodzaju ograniczeń dyskursu postmodernistycznego, że pewne, powiedzmy, stosowanie pojęć naukowych w obszarze humanistyki postmodernistycznej jest bardzo luźne, co wkurzało Sokala. On napisał właśnie taki prowokacyjny artykuł z jakimś takim bełkotem naukowym, bez problemu go opublikował w jednym z tych takich wiodących pism postmodernistycznych. No i powstała tam wielka wrzawa na temat statusu nauki, dopuszczalności korzystania pojęć naukowych poza normalnym obszarem ich obowiązywania itd., itd. Na rynku naszym mamy Tomasza Witkowskiego, który właśnie pokazuje, że tam można spokojnie jakby publikować artykuły odwołujące się do teorii pola morfogenetycznego. No i to jest ta teoria pola morfogenetycznego. O ile wiem, jakoś te gry z serii Assassin's Creed także nawiązują do tej idei, ale słabo znam tą serię, grałem głównie w Black Flag, więc nie jestem pewny, ale też jest taką informacją, wczoraj spotkałem, jak ktoś lubi Assassina, czy tam gry z serii Assassin's Creed, to może kojarzy, może to potwierdzić lub powiedzmy powiedzieć nam, że to nie jest prawda. No i dobra, no mamy tą teorię pola morfogenetycznego, ona postuluje właśnie istnienie jakiejś takiej aury informacji wokół obiektów żywych. No wiadomo, no nie brzmi to zbyt nie brzmi to zbyt poważnie, nie brzmi to jak taka zbyt poważna nauka, no ale powiedzmy, że chcemy być porządnym filozofem. Do Habermasa zaraz dojdziemy, spokojnie. Wszystko się ładnie ułoży w mojej opinii. Nie brzmi to jak porządna nauka, co byśmy mogli z tym zrobić. Moglibyśmy na przykład wytoczyć zarzut nawiązujący do pomysłów Karla Poppera. Karl Popper twierdził, że to co jest naukowe, teoria naukowa musi mieć taką cechę, musi mieć cechę falsyfikowalności. Innymi słowy, musi móc mieć taką cechę, że można ją sfalsyfikować. Więc musi być falsyfikowalna, ale nie może zostać sfalsyfikowana. Jeśli zostanie sfalsyfikowana, jeżeli pokaże się, że jest fałszywa, generalnie pokaże się kontrprzykład, jakiś taki stan, w którym to dana teoria nie działa, no to oczywiście nie działa, po prostu jest fałszywa. Ale sama teoria naukowa zdaniem Poppera powinna mieć cechę falsyfikowalności, czyli powinno dać się wskazać sytuację, w której ta teoria może nie działać. No i oczywiście problem z takimi wyjaśnieniami jak teoria pola morfogenetycznego jest taki, że nie są one falsyfikowalne, czyli generalnie każdy niemal przypadek, każde jakieś takie dziwne zjawisko, które zaobserwujemy,
może je konfirmować, może je potwierdzać. No, proste założenie. Jakby Popper stara się nam pokazać, że dobra teoria naukowa jest ograniczona. Czyli tłumaczy pewne klasy zjawisk, ale nie wszystkie klasy zjawisk. No i właśnie da się pokazać, w jakich warunkach ta teoria nie działa, w jakich warunkach można ją sfalsyfikować. A teoria pola morfogenetycznego, jak się wydaje, z uwagi na to postulowane pole, którego oczywiście też nie widać, to może też jest pewnego rodzaju problem, nie widać i nie do końca wiadomo, jak oddziałuje, tylko tu ma tłumaczyć takie dziwne przypadki. No i właśnie, nie da się jej sfalsyfikować, więc zdaniem Poppera wylatuje z pola nauki. To tak w ramach takich uzupełnień, powiedzmy, które uważam, że są potrzebne do lepszego, no, dla jakiejś takiej, powiedzmy, sprawności filozoficznej. Więc mamy tę teorię pola morfogenetycznego jako taki przypadek dziwnej wiedzy. Następnie mamy odpowiedź nawiązującą do Karla Poppera, co z tym zrobić, w sensie jak postawić linię demarkacji między pseudonauką a nauką. Teraz warto nam powiedzieć, jak to się ma do Foucault i następnie wrócić do Habermasa, bo cała ta wycieczka ma nam tak naprawdę naprowadzić nas na jeden z takich głównych wątków, jakie się przewijają u Michela Foucault, czyli na wątek władzy wiedzy. Władza, wiedza, często pisane z dewizem. Czyli jakby takie dwa słowa, ale do pewnego stopnia zamienne, może równoległe. Dwa zjawiska, które Foucault twierdzi, należy analizować równolegle. No i zdaniem Foucault, każda epoka ma swoją racjonalność. Sama racjonalność jest czymś historycznym. Każda epoka ma swoje warunki parezji. Parezja to jest wypowiadanie prawdy. I to się też, zdaniem Foucault, zmienia historycznie. Jego książki mają właśnie pokazać historię zachodniej racjonalności, a także przemiany w polu tej racjonalności. No i mamy władzę, mamy wiedzę. Dwa związane ze sobą jakby zjawiska. Z jednej strony władza, zdaniem Foucault, kreuje pole wiedzy, z drugiej strony wiedza daje władzę, tak moglibyśmy powiedzieć. Wiedza legitymizuje władzę. Więc są to dwa zjawiska ściśle związane. Władza kreuje pole wiedzy. Innymi słowy, władza instytucji kreuje to, co jest wiedzą, a co nie jest wiedzą. I tutaj jesteśmy w miejscu dość odległym od tej teorii popperowskiej. Teoria popperowska, czy tam inne pomysły, nie wiem, Charlesa Sandersa Peirce'a na przykład, to są pomysły takiej racjonalnej argumentacji, jak postawić demarkację między tym, co jest naukowe, a tym, co nie jest naukowe. Czy jesteśmy w porządku argumentacyjnym, w porządku filozoficznym, logicznym, zastanawiamy się, jaki powinien być filozoficzny argument za tym, że jakaś teoria należy lub nie należy do obszaru nauki. Foucault tymczasem ma projekt innego rodzaju, a interesują go historyczne przemiany tej europejskiej racjonalności i twierdzi, że tym, co faktycznie tworzy pole wiedzy danej epoki, są właśnie instytucje władzy typowe dla tej epoki. Więc jest to inny porządek, jest to porządek tego, jak, powiedzmy, rzeczy faktycznie się mają, a nie porządek filozoficznej argumentacji. Więc warto zauważyć, to jest moim zdaniem taka pierwsza uwaga, którą bym tutaj miał, że argumentacja Foucault i Poppera operują w innych, jakby w innych modalnościach. One się odnoszą do trochę innych rzeczy. Można z jednej strony przyjmować jakby pomysł Poppera, że cecha falsyfikowalności dobrze odróżnia naukę od pseudonauki. No i to jest porządna, jakaś taka porządna analiza filozoficzna. Z drugiej strony przyjąć pomysł Foucault, że kiedy patrzymy na historyczne relacje między władzą a wiedzą, no to faktycznie władza ustanawia pole wiedzy. Czyli dwa porządki myślowe. No i właśnie, to by sugerowało, że w naszej epoce władza ustanowiła wiedzę jako coś, co nie obejmuje właśnie jakichś takich dziwnych pól, dziwnych oddziaływań, okultystycznych jakichś takich obszarów działania mocy, których się nie da stwierdzić, szerokich takich teorii i tak dalej, i tak dalej. A na przykład, mój ulubiony przykład być może, ale no jak się spojrzy na to, co jest aktualnie wykładane na uniwersytetach, to można tam znaleźć rozmaite rzeczy dziwne.
Ja się zawsze zastanawiałem, dobra, może się nie zawsze zastanawiałem, ale uważam, że do pewnego stopnia marketing i PR, które spokojnie są wykładane na uniwersytetach, jeśli ktoś tutaj studiuje marketing i PR, to moim celem nie jest jakby knockout tych dziedzin, ale wykazanie na pewne powiedzmy ograniczenia ich metodologii, no bo nie są to dziedziny jakiejś takiej wyjątkowo mocnej metodologii. Czasami odwołują się jakoś do socjologii czy psychologii. Niemniej jak patrzyłem na faktyczne, przynajmniej niektóre tytuły prac pisanych na marketingu i PR-ze, a miałem z tym dobry kontakt, bo do spotkania klubu Sokrates Cafe, który prowadziłem, przychodził doktor się w tym specjalizujący. No i faktycznie on akurat starał się robić taki dosyć porządny, powiedzmy, PR i marketing, ale co jakiś czas przychodził podzielić się z nami rewelacją, jaką dziwną książkę w Polsce ktoś o tym wydał, jakie dziwaczne tezy tam stawia. No i właśnie, przykład, powiedzmy, nawiązujący do współczesności. Tak, w takim żyjemy społeczeństwie, że społeczne instytucje władzy określiły teorię pola morfogenetycznego jako pseudonaukę, no ale marketing i PR spokojnie może być wykładany na uniwersytecie z pełną jakąś taką estymą naukowości. Nie chcę tutaj właśnie sugerować, że to źle, bo łatwo pójść w taką prostą, powiedzmy, linię. No może tam pole morfogenetyczne, jakaś tam dobra wiedza teraz tam uciskana przez władzę. O to tutaj absolutnie nie chodzi, dlatego był ten wstęp z poperem. No i też jakby nie pretenduję do znawcy marketingu i PR-u. Poznałem przynajmniej jedną osobę, która mam wrażenie robiła to w sposób kompetentny. No ale też poczytałem trochę takich bardzo dziwacznych prac. Dobra, więc władza, wiedza, kluczowe takie pojęcie dla Foucault. Mam nadzieję, że coś się wyjaśniło. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje na czacie i przejdziemy do tej krytyki habermasowskiej. Co my tu mamy? Tak, skąd to pojęcie kojarzę? Tak, Rupert Sheldrake. Jakub Banasiak pisze, jako student uczelni medycznej potwierdzam pseudonaukowość tego, co słyszałem. Cechy nabyte też mogą być dziedziczone. Nazywa się to epigenetyką, ale nie należy się ekscytować. No, jak najbardziej. Epigenetyka, inny sposób dziedziczenia cech, ale powiedzmy pomijający istnienie pola morfogenetycznego. Co my tu jeszcze mamy? Radek Gładkiewicz nawiązuje do Reicha i Orgonu. No, teoria Orgonu Reicha jest pewnego rodzaju podobnie brzmiącą tezą. Zresztą tak zauważyłem, że są ludzie, którzy próbują wyjaśnić na przykład nieświadomość zbiorową Karla Junga właśnie w terminach tej teorii pola morfogenetycznego. Jakby tak próbują zaadaptować tą teorię, że no wiadomo, ta nieświadomość zbiorowa jest takim dziwnym pojęciem, nie wiadomo jak to działa, jak możemy wchodzić w kontakt z tą nieświadomością zbiorową, no to może właśnie istnieje takie pole morfogenetyczne, nie? I to jest to pole, które przekazuje nam wiedzę kulturową, jak się wydaje, czasami pisał Jung. Więc nawiązanie do psychoanalizy, zarówno tej jungowskiej, jak i tej reichowskiej, jest zasadne, jakoś tam ta teoria pola morfogenetycznego wchodzi w kontakt z dyskursem postpsychoanalizy. Dobra. Jak się ma teoria pola do Foucaulta? Teoria pola, jest to przykład, teoria pola morfogenetycznego jest to przykład teorii pseudonaukowej, jaki dość, mam wrażenie, łatwo rozpoznajemy. Foucault twierdzi, że pole wiedzy, to co uznajemy za wiedzę, jest ściśle związane z instytucjami władzy, czyli w każdej epoce władza ustanawia pole wiedzy, czyli to instytucje społeczne, instytucje władzy będą sprawiały, że będziemy pewne obiekty od razu, czy tam pewne zjawiska, teorie naukowe od razu rozpoznawali jako pseudonaukowe, a inne jako naukowe. No i paradygmat, w którym żyjemy, powiedzmy, bezpośrednio rozpoznajemy teorię pola morfogenetycznego albo astrologię, albo alchemię jako coś, co nie jest wiedzą, a tymczasem patrzymy sobie, o, marketing i PR. Spoko. Dobra wiedza. Zarządzanie. Super. I oczywiście nie chcę tutaj, bo jakby są różne dziedziny mają rozmaity poziom ścisłości. Wymagałoby zdecydowanie dłuższej argumentacji, pokazanie na pewno, że cała dziedzina, nie wiem, marketingu i PR-u jest
słaba metodologicznie, ale że są tam rzeczy, które powiedzmy są bardzo taką luźną spekulacją. Nie przygotowałem tego, może kiedyś przygotuję, wyszukam jakiś taki artykuł powiedzmy, czy książkę z tego obszaru, który moim zdaniem nie spełnia za bardzo wymogów naukowości, no ale mimo wszystko przechodzi w tym aktualnym systemie powiedzmy nauczania uniwersyteckiego, jest zupełnie akceptowalny, no właśnie dlatego jak się wydaje, że świat instytucjonalny, kulturowy, w którym żyjemy, rozpoznaje namysł nad PR-em i marketingiem jako zupełnie normalny typ aktywności uniwersyteckiej. No i do tego się przydaje moim zdaniem to rozróżnienie Foucault, czy tam ten pomysł Foucault, że władza jest związana z wiedzą. Dobra. żeby trochę wrócić do wątku głównego, czyli polemiki Habermasa i Foucault. Habermas zarzuca Foucaultowi dosyć moim zdaniem ładnie brzmiący argument. I brzmi on dokładnie tak. Foucault głosi historyczność podmiotu, historyczność kategorii człowieka, czy w takiej bardziej udramatyzowanej, powiedzmy znanej z mediów wersji, koniec podmiotu, koniec człowieka, śmierć człowieka. Tak mu, powiedzmy, wychodzi z teorii, chociaż też zobaczymy, bo są badacze, którzy to inaczej stawiają, czy tam publicyści, powiedzmy, którzy to inaczej stawiają. No i faktycznie, zdaniem Habermasa sprawa wygląda tak. Jeśli odrzucimy kategorię podmiotu, to teoria nie ma żadnego potencjału emancypacyjnego. Habermas to jest myśliciel tworzący w linii Karla Marksa, teorii krytycznej, linii, do której należy także Adorno i Habermas, uważa, że dobra teoria społeczna ma także pewien potencjał emancypacyjny. To jest coś, o czym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Potencjał emancypacyjny, czyli teoria daje narzędzia, które pozwalają na emancypację ludzi, na emancypację zwłaszcza ludzi uciśnionych. Marks analizował to na przykładzie tych robotników, którzy mieli rozpoznać swoje położenie ideologiczne jako właśnie wyraz, czy tam rozpoznać swoje położenie społeczne jako wyraz zmanipulowania zwodniczą ideologią i następnie, kiedy przejrzą na oczy, to rozpoznają swoją sytuację społeczną jako niekorzystną, dokonają rewolucji, wyzwolą się z tej negatywnej sytuacji. Sporo zarzutów do tych pomysłów Marksa formułowałem już 2 tygodnie temu, jakby nie chcę do tego wracać. W każdym razie Habermas podejmuje ten wątek, że dobra teoria społeczna powinna mieć ten wymiar emancypacyjny, czyli powinna prowadzić do wyzwolenia grup uciśnionych. Tymczasem, jeśli przyjmiemy rozpoznanie Foucault, że nie ma żadnego podmiotu, to nie ma kogo emancypować. No to ta kawa na ławę generalnie o to chodzi, że zdaniem Habermasa, jak ktoś tak realnie przyjmie te rozstrzygnięcia Foucault, przyjmie jego tezę o tym, że nie ma żadnego podmiotu, albo że podmiot jest jakąś fikcją, jakąś taką iluzją językową, pewnego rodzaju złudzeniem, no to nie ma już kogo emancypować. I to ma oczywiście dwa problemy, czy generuje dwa problemy. Generuje problem retoryczny i taki, jak mi się wydaje, głębszy problem filozoficzny. Czy będzie coś o teorii działania komunikacyjnego? Minimalnie, ale tak naprawdę nie chcę za bardzo do tego nawiązywać, bo już też mam wrażenie, że to się za bardzo rozchodzi. Spróbuję teraz już tak to zbierać do kupy, żeby nam to nie poszło we wszystkich kierunkach. Dobra, problem perswazyjny, problem retoryczny i problem faktyczny, filozoficzny. Z tym tezą o końcu podmiotu, tezą o tym, że podmiot nie istnieje, czy że jest tylko jakąś taką fikcją generowaną być może przez język, przez dyskurs. Jaki jest problem retoryczny? No dosyć łatwy. Załóżmy, że jesteśmy działaczem społecznym, chcemy zmobilizować tą uciskaną klasę, niech to będą ci robotnicy, tak popularni, opisywani w teoriach, czy tam w tym wczesnym marksizmie, wczesnych teoriach socjalistycznych. No więc chcemy przekonać tych robotników, że są uciskani przez kapitalistów, przez burżujów. Organizujemy jakieś takie spotkanie, może jakiś taki związek,
wykład mający ich przekonać do tego, że ich sytuacja faktycznie jest nieprzyjemna, że powinni wziąć sprawy w swoje ręce, założyć związek zawodowy, jakoś tam emancypować się. No i wszystko fajnie, bo powiedzmy stosujemy jakieś argumenty, kogoś tam przekonamy, może kogoś nie przekonamy. Niemniej, gdybyśmy zaczęli ten wykład od stwierdzenia, że nie ma podmiotu, że oni tak naprawdę nie istnieją albo nie są osobami, sami są tylko jakąś fikcją, to prawdopodobnie efekt perswazyjny byłby dość mizerny. I wydaje mi się, że to tak trochę nawiązując do wcześniej, to jest pewnego rodzaju, do tego, co było wcześniej, to jest także pewnego rodzaju wymiar tego, o czym mówi Sokal w trakcie tej swojej słynnej prowokacji. To jest trochę inne, ale trochę coś podobnego. Sokal, matematyk o sympatiach lewicowych, sądził generalnie, że ten dyskurs postmodernistyczny z tym swoim dosyć luźnym podejściem do stosowania terminologii naukowej, ale także takimi tezami właśnie jak tezą o śmierci podmiotu, jest generalnie groźny dla faktycznej działalności mającej na celu poprawić kondycję rozmaitych grup uciśnionych, mającej właśnie wprowadzić więcej sprawiedliwości społecznej, więcej solidarności międzyludzkiej. Że ci badacze generalnie psują sprawę, że zamiast mówić, powiedzmy, kawa na ławę do tych robotników, że tam, nie wiem, wyższe podatki sprawią, że będzie lepsza edukacja publiczna, no to, nie wiem, lepsze drogi, będzie tam wyższy standard opieki zdrowotnej i tak dalej, nie? Czyli zamiast mówić takie proste hasła o wysokiej sile retorycznej, ale także być może odwołujące się do realnych problemów, no to ci myśliciele postmodernistyczni właśnie tutaj starają się dekonstruować jakieś takie rozmaite rzeczy, piszą różne, stawiają różne dziwne, mocne tezy, właśnie twierdzą, nie wiem, że nie ma podmiotu, nie ma autora, rozmaite rzeczy są, rozmaite zjawiska społeczne są rozpoznane jako obszary uciskania, represyjne. No i efekt jest taki generalnie, że żaden badacz postmodernistyczny nie przekona tego typowego robotnika, że są oni z dwóch zupełnie różnych światów społecznych, i że żaden tekst, żadna dekonstrukcja jakiegoś filmu Antoniniego nie sprawi, że robotnicy chwycą za kilofy i doprowadzą do zmiany społecznej. Że jest to nieskuteczne perswazyjnie, ale też fałszywe. Więc jest taka głęboka trudność tej teorii. No i zarzuty Sokala, interesujące. Jest cała taka większa debata wokół nich. Wcale nie taka jednoznaczna, chociaż moim zdaniem Sokal trafia w coś istotnego. No i ten zarzut Habermasowski do pewnego stopnia byłby podobny. Jeżeli tak serio potraktować tę tezę Foucault, że nie ma żadnego podmiotu, no to właśnie, to nie ma kogo emancypować. Mamy więc problem retoryczny, gdybyśmy faktycznie tak kawa na ławę chcieli przekazać tym robotnikom, jaka jest ich sytuacja, to musielibyśmy zacząć pewnie od tego, że to właśnie nie jest ich sytuacja, tylko to po prostu jest jakieś takie dzianie się. No więc nie ma to dobrej wartości perswazyjnej, ale także generuje taki głębszy problem filozoficzny. No dobra, więc mamy problem, mamy ten zarzut Habermasa, wyjdźmy od tego, co mógłby powiedzieć Foucault, czy tak naprawdę jaka jest jego teza, jaka jest geneza tej w sumie dość osobliwej tezy o tym, że podmiot nie istnieje, czy że nastąpiła jakaś taka śmierć podmiotu. Jak już mówiłem, to mnie pewnego razu zaintrygowało, jest to wątek, który się co jakiś czas pojawia. No więc mamy już parę słów powiedzianych o Michelu Foucault, trochę o tej wiedzy i władzy, coś tam powiedzieliśmy o krytyce Habermasa, zobaczmy jak może nawet nie jak Foucault mógłby się do tego odnieść najpierw, ale najpierw dlaczego w ogóle formułuje taką dziwaczną tezę o tym, że nie ma podmiotu. To tak, sama teza po raz pierwszy, jak się wydaje, jest porządnie wyartykułowana w tej większej książce Foucault, być może takim najbardziej reprezentatywnym dziele dla jego twórczości, czyli w Słowach i Rzeczach. Słowa i Rzeczy, archeologia nauk humanistycznych. I tam pojawia się teza o tym, że człowiek to jest w naszej kulturze niedawny wynalazek. Człowiek nierozumiany w tym wypadku biologicznie, ale jako pewnego rodzaju kategoria, jako pojęcie filozoficzne, czy jako typ, powiedzmy, kategoryzacji w świecie. No i tutaj stąd ta teza
powiedzmy, się wywodzi. Następnie, żeby to jakoś tak przybliżyć czy naświetlić, to mogę sparafrazować też taki fragment, który przeczytałem bodajże 2 dni temu, ale który na pewno łatwo rozpoznacie, bo on się pojawia w dyskusjach wokół postmodernizmu. Brzmi to mniej więcej tak, że celem Michela Foucault była, a także Jacques'a Derrida, była destrukcja i dekonstrukcja istniejącego w kulturze pojęcia podmiotu. No, jest to jedna z takich, powiedzmy, fraz, które można napotkać, jak się czytuje o tych myślicielach. No i jest to rozpoznanie, moim zdaniem, dość intrygujące, któremu warto się bliżej przyjrzeć. Celem Foucault była dekonstrukcja, no to nie jest, powiedzmy, dobrze użyte słowo do Foucault, no ale występuje tutaj też Derrida. Dekonstrukcja i destrukcja podmiotu. No co tutaj chodzi? Co tak naprawdę autor tego typu wypowiedzi stara się nam sprzedać? Autor tej wypowiedzi stara się nam sprzedać, że po pierwsze, że istnieje coś takiego jak podmiot, jest to takie dosyć dobrze rozumiane, jednoznaczne pojęcie. Następnie, że przychodzą ci tacy źli myśliciele poststrukturalistyczni i po prostu patrzą na ten podmiot i aha, no to rozwalimy, nie? Naszym celem jest destrukcja podmiotu, a także tam, nie wiem, świętości i cywilizacji chrześcijańskiej. Więc teraz to zdekonstruujemy i zniszczymy. I wydaje mi się, że to po prostu tego typu tezy, tego typu publicystyka okołofilozoficzna, moim zdaniem błędnie rozpoznaje to, jak powstają tezy filozoficzne. Nie sądzę, oczywiście nie wiem, bo to by odwoływało się do wewnętrznych stanów Michela Foucault. Nie wiem, jaka była jego, powiedzmy, taka faktyczna inspiracja filozoficzna. Może faktycznie było tak, że nie wiem, usiadł pewnego razu popijając wino i stwierdził, dobra, to pora rozwalić ten podmiot. Ale no, nie wydaje mi się, żeby tak było. Wydaje mi się, że jest trochę innego rodzaju wyjaśnienie. Trochę łatwiejsze, być może bardziej naturalne. I to jest wyjaśnienie odwołujące się do punktu wyjścia w filozofii, a dokładnie do namysłu nad językiem. I właśnie tak mi się wydaje, z namysłu nad językiem wychodzi teza o tym, że podmiot nie istnieje lub podmiot jest czymś dziwacznym, jest jakimś takim konstruktem językowym. I tutaj mogę nawiązać do Wittgensteina, bo z Wittgensteinem jest kojarzona taka teza. Jesteśmy nadal w cyklu wittgensteinowskim, chociaż tak, powiedzmy, nie za bardzo. Dosyć daleko zboczyliśmy z wittgensteinowskiego toru. Ale z Wittgensteinem jest kojarzona taka teza, którą na pewno wypowiadają także inni filozofowie, że sposób stawiania problemu generuje także jego możliwe rozwiązania. To, jak zadamy pytanie, wygeneruje pole możliwych odpowiedzi. Punkt wyjścia do stawiania problemu będzie tym, jak będzie się dało na ten problem odpowiedzieć. I wydaje mi się, że pytanie o podmiot będzie w dużej mierze zależało od punktu wyjścia w filozofii, od tego punktu startowego. Jeśli zaczniemy, podobnie jak, dajmy na to, Edmund Husserl, od badania świadomości, to dość łatwo będzie dojść do jakiejś teorii podmiotu. Gdyż wychodząc od świadomości, podmiot wydaje się czymś oczywistym. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, istnieje doświadczenie pierwszoosobowej perspektywy, ja je mam na pewno, oczywiście jest problem innych umysłów, więc nie wiadomo, czy osoby, które napotykam na swojej drodze, też mają takie stany wewnętrzne i doświadczenie pierwszoosobowe, no ale wygodnie jest założyć, że także je mają, że żyjemy sobie w takiej wspólnocie rozmaitych podmiotów. I wychodząc właśnie od tej perspektywy podmiotowej, od perspektywy badania na przykład treści świadomości, jak to robi Husserl, wydaje mi się, że jest dość łatwo dojść do jakiejś teorii podmiotu. Fenomenologia zatem w jakiś taki naturalny sposób prowadziłaby do jakiejś teorii podmiotu z uwagi na swój punkt wyjścia do ciekań filozoficznych, czyli z uwagi na to, że startuje jakby od badania świadomości. Tymczasem, jeśli wystartujemy w filozofii z innego punktu widzenia, jeśli wystartujemy od języka, to podmiot przestaje się wydawać taki oczywisty. I teza poparta argumentacją, bo można podać cztery inne przykłady, kiedy też się coś takiego zadziało. Zatem startujemy od języka i podmiot staje się problematyczny. Podobna linia argumentacyjna jest u de Saussure, o czym zaraz powiem parę słów, jest u późnego Heideggera, jest u Michela Foucault, o którym teraz rozmawiamy, i jest także u Jacques'a Dukaja. Zaskoczenie, być może.
To jest, dobra, przekrzywiona. To jest książka po piśmie Jacka Dukaja, którą aktualnie podczytuję. I sama ta książka zaczyna się od takiej kontestacji Dukaja, że właśnie podmiotowość to jest coś takiego dziwnego, może nie ma żadnego podmiotu, że to bardziej język mówi pisarzem, niż pisarz tworzy samodzielnie. I bez wątpienia jest to jakaś taka samoczynność języka. Jakieś takie dodatkowe determinowanie przez język to jest coś, z czym zetknie się każda osoba, która pracuje nad tekstami literackimi. Ale generalnie każda osoba, tak mi się wydaje, która pracuje nad słowem. Dajmy na to, piszemy książkę, tworzymy jakichś tam bohaterów literackich. Dość łatwo zauważyć, że na jakimś etapie ta książka zaczyna tak trochę żyć własnym życiem. Jakby bohaterowie zyskują pewien poziom jakiejś takiej dziwacznej, fikcyjnej autonomii, mają, powiedzmy, cechy i generują sytuacje, których autor nie przewiduje. No jak sam próbowałem swoich sił w prozie, to dokładnie do takiego wariantu doszedłem. Jakby postaci literackie dosyć szybko wybijają się na jakiś taki rodzaj dziwacznej samodzielności i zaczynają jakby tak trochę żyć własnym życiem. Nagle powiedzmy struktura narracyjna prowadzi do rozwiązania, które nie było planowane, kiedy zaczynało się szkicować plan utworu. Zaczyna się od naszkicowania jakiegoś takiego pomysłu, czasami na kartce, czasami w głowie, co tam się powinno wydarzyć w utworze. Zaczyna się go pisać, tworzy się te postaci i nagle te postaci wchodzą w jakieś takie dziwne interakcje, które już na każdym etapie pisania wydają się racjonalne i uzasadnione. No i sama fabuła rozwija się w innym kierunku. Więc jakby istnieje takie zjawisko jakiegoś takiego, powiedzmy, automatyzmu pisma. Automatyzm to może nie jest najlepsze słowo, no ale powiedzmy piszemy prozę i zachodzi takie zjawisko językowe, że ten tekst ma jakąś taką swoją własną logikę. Jest to coś, co myślę dosyć łatwo rozpoznać, czyli osoby, które tam będą pisały, natkną się na tego typu zjawisko. No i oczywiście, no tam pisanie tekstów literackich, jaki to ma wszystko związek z Habermasem, nie? O co tutaj chodzi? No to jest tylko jakiś taki przykład, odwołujący się oczywiście do twórczości, no ale sugerujący, że właśnie w twórczości, w tworzeniu tekstów literackich jest taki moment jakby działania tego świata pisma, tego świata pozapodmiotowego. Pierwsza kontestacja. Druga kontestacja, desosirowska. Desosir wyróżnia dwa porządki języka. Język w sensie long, język w sensie parol. Język w sensie long, słownik, zbiór zasad, coś, co jest niezależne od użytkownika tego języka, pewnego rodzaju właśnie struktura, schemat. No i język w sensie parol, czyli jednostkowy akt wypowiadania, taki akt wypowiadania, który wypowiadam teraz, a także każdy inny akt wypowiedzi. Otóż każdy akt wypowiedzi kieruje się pewnymi regułami, regułami transformacji słów, tym jak słowa układa się w zdania, tym, które zdania są sensowne, które nie są sensowne i tak dalej, i tak dalej. I przed każdym swoim aktem wypowiedzi gdzieś tam, powiedzmy, w tle dzieją się, czy istnieją te takie zasady z tego języka w sensie słownika, czyli z tego języka w sensie long. Chcę coś powiedzieć, ale to, w jaki sposób to wypowiadam, jest determinowane przez te zasady języka, przez ten słownik, nad którym nie mam wolitywnej kontroli. Te zasady zostały ustalone beze mnie, o ile w ogóle zostały ustalone, może jest to jakaś taka, powiedzmy, głęboka struktura językowa, jak, nie wiem, u Chomskiego bodajże jest taka teza. A to tak trochę rezonuje, Chomski nawet debatował z Foucault. Na pytanie, jest fajne pytanie, czyli był strukturalistą, dobra, to nie jest pytanie, to jest bardziej stwierdzenie. Ferdinand de Saussure nie jest strukturalistą per se, ale od niego strukturalizm się wywodzi. No i oczywiście można twierdzić, że jest takim protostrukturalistą. Jest twórcą językoznawstwa strukturalnego, chociaż sam jeszcze nie operuje pojęciem struktury. W mojej opinii jakby dopiero o Lewi-Strossie można mówić, że jest strukturalistą, bo Lewi-Stross jakby jest świadomy tego, że jest strukturalistą i świadomie aplikuje pomysły de Saussure'a do rozwiązywania zagadek czy tam jakichś zjawisk pozajęzykowych, na przykład do badania mitów i struktur pokrewieństwa.
No i żeby to jeszcze tak zaczepić, to Lévi-Strauss jest dla Foucault jednym z mistrzów. W sensie Foucault zastanawia się jakby z której tradycji się wywodzi, ma tam parę pomysłów na to, do kogo mógłby nawiązać jakby w swojej intelektualnej biografii, czy kto go ukształtował. No i na pewno ukształtowała go właśnie postać Claude'a Lewiego Strossa, czyli antropologa strukturalnego, a zatem pośrednio także te rozważania de Saussure'a. Z drugiej strony ta tradycja francuskiej filozofii nauki, czyli postacie takie jak Bachelard, no i z trzeciej strony Nietzsche. Nietzsche, którego Foucault poznaje pośrednio dzięki Bataille'owi. No i chociaż sam Foucault odżegnywał się od etykiety strukturalisty, także twierdząc, że ta etykieta już nic nie znaczy w tej powojennej Francji, to wydaje się, że to rozpoznanie de Saussure'a, że istnieje jakiś taki wymiar tego języka, w sensie słownika, zbioru reguł, który determinuje każdą moją wypowiedź, jakoś tam na niego oddziaływało i jakoś jest widoczne w jego pracach. No i oczywiście można powiedzieć, no ale jaki to ma związek z podmiotem? Znaczy nadal mam świadomość tego, że ja coś wypowiadam, nawet jeśli są takie dwie dziwne spostrzeżenia. Pierwsze dziwne spostrzeżenie nawiązywało do Dukaja i tego, że powiedzmy jak pracujemy nad tekstem, to spotykamy się z jakąś taką autonomią tego tekstu, on się trochę tak jakby rządził własnymi regułami. Drugie spostrzeżenie nawiązuje do de Saussure'a, że właśnie istnieje jakaś taka struktura, której nie jesteśmy świadomi, ten słownik, zbiór reguł językowych, który determinuje to, w jaki sposób możemy się wypowiadać. No więc być może po prostu podmiot jest ograniczony językowo, jakby nie ma pełnej podmiotowości, tylko ta podmiotowość jest taka trochę zależna. Jak piszemy tekst, to jesteśmy zależni od logiki tego tekstu, to jest logika, słowo użyte w bardzo szerokim znaczeniu, a jak się wypowiadamy, to jesteśmy uzależnieni od tych struktur językowych. No i wydaje się, że tak jest, to niekoniecznie rozstrzyga jeszcze, czy podmiot istnieje, czy nie istnieje. Więc dlaczego Foucault stawia taką tezę? To oczywiście nie wiem. Wydaje mi się, że Foucault dochodzi do tego w analizach historycznego formułowania się rozmaitych form racjonalności, że forma racjonalności znana jako podmiot, czy jako nowożytny podmiot, pojawia się właśnie w pewnym etapie dziejowym. Innymi słowy, za pomocą analiz tego, jak faktycznie myślano w rozmaitych epokach, czyli za pomocą analiz tekstualnych, analiz kultury rozmaitych epok, Foucault dochodzi do wniosku, że to, co my dzisiaj rozpoznajemy jako podmiot, jako taki podmiot w sensie no właśnie nowożytnym, to nie jest żadna uniwersalna struktura, która była zawsze, tylko to jest pewien wynalazek cywilizacyjny, to jest forma racjonalności, która pojawia się w nowożytności. Czyli jest to taki jakiś etap po prostu historyczny, że... No i do takiej tezy dochodzi, analizując teksty z poprzednich epok, pokazując jakby, że ta racjonalność się zmieniała, no i że ta nowożytna podmiotowość właśnie się na jakimś etapie ukształtowała. Czy jest to dobra argumentacja? Trudno powiedzieć. Na pewno jest tam sporo ciekawych pomysłów, zwłaszcza moim zdaniem interesujący jest ten przykład z chorobami psychicznymi. Zresztą dwie pierwsze duże prace filozoficzne Foucault skupiają się na chorobach psychicznych. To są tam narodziny, historia szaleństwa w dobie klasycyzmu i narodziny kliniki, gdzie właśnie wątek wyłaniania się nowożytnego, racjonalnego podmiotu jest związany z odcinaniem się od pewnego innego i tym innym jest osoba szalona, osoba chora psychicznie. Foucault stawia taką tezę, że racjonalny, nowożytny podmiot może się wyłonić tylko kosztem odcięcia się od osób chorych psychicznie. One muszą zostać zmedykalizowane, zamknięte w klinikach, wyleczone i tak dalej. Czyli że ten racjonalny, nowożytny podmiot musi ustanowić pewien standard normalności psychicznej i następnie wszystko, co wykracza poza ten standard, musi wylecieć. No, uważam, że to są fajne teksty, nie? To jest dobra analiza. Śmierć podmiotu, tak wracając. No więc mam pewne przesłanki za tym, że z tym podmiotem coś może być nie tak. Wychodzimy właśnie nie od niczym Husserl, od analizy świadomości, tylko wychodzimy od analizy językowej. Napotykamy na takie rozmaite dziwne zjawiska, napotykamy na jakiś taki automatyzm tekstu, kiedy pracujemy nad tekstem literackim.
No potykamy z drugiej strony na teorię de Saussure'a, dosyć takie fajne, intrygujące rozpoznanie, że właśnie każdym aktem jednostkowej mowy rządzi i long, czyli język w sensie tego słownika, zbioru zasad, które są niezależne od woli podmiotu. No i następnie musimy coś z tym zrobić po prostu. Musimy przyznać temu jakieś wagi. Z jednej strony jest to pierwszoosobowe doświadczenie bycia jakąś świadomością, posiadania pierwszoosobowej perspektywy. Z drugiej strony są właśnie takie dziwne doświadczenia językowe. No i do pewnego stopnia, tak mi się wydaje, jest to sprawa przydzielenia wag filozoficznych. Że po prostu pewnym zjawiskom przykłada się większe wagi, innym przykłada się mniejsze. Jeśli stwierdzimy, że te, powiedzmy, podważniki, że te pewne tezy komplikujące podmiotowość, argument ze strukturalizmu, czy tam z istnienia tych struktur językowych, argument z tego takiego jakiegoś dziwnego automatyzmu nas przekonują, no to możemy stwierdzić, że faktycznie podmiot jest jakąś taką, powiedzmy, fikcją językową, jest słowem wśród słów, i że to nie my tak naprawdę, powiedzmy, myślimy językiem, tylko język jakoś myśli się przez nas. No można po prostu stwierdzić, że jakby te jakieś argumenty, te naprowadzenia nas przekonują, zatem ta podmiotowość jest w jakimś sensie właśnie iluzoryczna, że nam się tylko wydaje, że jesteśmy takimi autonomicznymi, niezależnymi podmiotami, a tak naprawdę determinuje nas sfera językowa. Oczywiście poza sferą językową można determinować więcej, może być jeszcze determinacja, powiedzmy, prawami natury, czyli determinacja fizykalna, dodatkowa determinacja kulturowa, determinacja genetyczna i tak dalej, i tak dalej. Jak się doda te wszystkie determinanty, to się okazuje, że podmiot się robi czymś bardzo takim osobliwym. No ale jeśli się z drugiej strony wyjdzie od tej analizy świadomości, pójdziemy taką stroną, powiedzmy, drogą husserlowską, no to wydaje mi się, że do jakiejś takiej teorii podmiotu się dojdzie. Foucault ewidentnie nie idzie drogą husserlowską. Można wprost powiedzieć, że pewnym takim negatywnym punktem odniesienia dla tych strukturalistów jest fenomenologia. Fenomenologia i hegelizm. To jest taka dosyć znana teza, powiedzmy, z historii filozofii, że kiedy myśliciele tacy jak Foucault czy Derrida wchodzą w swoją intelektualną pełnoletność, to odcinają się od tej wcześniejszej generacji myślicieli, dla których ważna była z jednej strony fenomenologia w takim duchu, powiedzmy, od Husserla przez Heideggera do Sartra, a z drugiej strony ważny był hegelizm, zwłaszcza w wydaniu tej antropologii Aleksandra Korzewa. Z Heideggerem sprawa jest bardziej skomplikowana, bo sam Heidegger pod koniec życia dochodzi do tez zbliżonych, w mojej opinii, do strukturalistów. Heidegger, tak tylko napominając na boku, w swoich późnych tekstach sądzi, że bycie, nie, czyli ten taka prawdziwa rzeczywistość, właśnie jakoś tam się przejawia w języku, czy jakoś mówi, wypowiada się, czy jakoś korzysta z języka do przejawiania swojej obecności, i że też jest to jakieś takie dziwne zjawisko trochę poza podmiotowością, czy poza sferą design. Jakby ten projekt design, czy idea, że design, że bycie przejawia się w design, to jest wczesny Heidegger z okresu bycia i czasu, a ten późniejszy Heidegger właśnie zmierza w jakichś takich pobrzmiewających równolegle do strukturalizmu tez eliminujących tą podmiotowość. No więc coś takiego podobnego dzieje się także u Heideggera. Więc tak można, wydaje mi się, prześledzić, jak Foucault mógł dojść do tezy o końcu człowieka. Więc człowiek zostaje rozpoznany jako pewna, człowiek, podmiot, zostaje rozpoznany jako pewne zjawisko historyczne w ramach przemiany racjonalności, w ramach formowania się tej nowożytnej racjonalności. Mamy proces wykluczania osób chorych psychicznie, żeby wytworzyć podmiot. Z drugiej strony mamy te właśnie namysł nad językiem, namysł nawiązujący do de Saussure'a. No i Foucault najwyraźniej wysoką wagę przypisał tym argumentom, no i ogłosił koniec człowieka. Następnie zostało to zinterpretowane jako śmierć człowieka. Media tezę podchwyciły, teza zrobiła się znana. No i ta pewnego rodzaju sława, którą w ten sposób wygenerował, czy rozpoznawalność, myślę, że mu się całkiem nieźle przydała. Myślę, że ten taki statut znanego intelektualisty, myślę, Foucault się całkiem podobał. Jeśli patrzy się na jego biografię, to widać, że ten taki status, powiedzmy, publicznego intelektualisty to było coś, co mu odpowiadało. Więc to jest teza o końcu człowieka. Więc Foucault faktycznie ją wypowiada. Moim
celem, moim zadaniem, czy jakimś tym, co chciałem dopowiedzieć, było jedynie to, że wydaje mi się, że celem Foucault nie było zniszczenie podmiotu, który rozpoznaje jako taką stabilną strukturę, że po prostu pewnego dnia stwierdził, dobra, to sobie zniszczmy podmiot, tylko że za tym stoi właśnie pewnego rodzaju argumentacja filozoficzna i że punktem wyjścia dla niego jest właśnie namysł nad językiem i ten namysł nad językiem doprowadza go do tezy, że podmiot jest właśnie w jakimś sensie iluzoryczny. Więc to nie jest tak, że zły Foucault przychodzi i chce zniszczyć podmiot, piękną kategorię, która wcześniej była powiedzmy kompletnie niekontrowersyjna, tylko raczej wychodząc od namysłu nad językiem dochodzi do tego, że w tej kategorii podmiotu jest coś dziwnego. No i więc faktycznie teoria filozoficzna Foucault głosi brak podmiotowości. Habermas twierdzi, wracając do Habermasa, no, że faktycznie tak jest, no i że to jest problem, że tego typu teoria nie ma mocy emancypacyjnej. No zarzut, zarzut jest moim zdaniem niezły, w sensie no, faktycznie chyba tak jest. Na pewno już tutaj parę razy ten wątek wracał. Faktycznie trudno byłoby przekonać tych robotników, trochę wracając do poprzedniego wątku, jeśli ogłosi się im, że nie istnieją. Z drugiej strony, i to jest typ obrony Foucault, alternatywny, kiedy już wyjaśniliśmy jakby dlaczego głosi tę tezę, można zobaczyć na faktyczną recepcję dzieł Foucault. A na przykład te jego dzieła z historii instytucji medycznych miały faktyczne przełożenie na prowadzoną politykę. Teksty Foucault, narodziny kliniki, a także historia szaleństwa w dobie klasycyzmu stanowiły inspirację dla ruchu antypsychiatrii. I ten ruch antypsychiatrii, głoszący rozmaite radykalne hasła, pod którymi Foucault nie zawsze się podpisywał, niemniej doprowadził do bardziej humanitarnego traktowania osób chorych psychicznie, do trochę innego statusu choroby psychicznej, do lepszych warunków medycznych w ośrodkach, w klinikach leczących choroby psychiczne. Więc mamy przykład z faktycznej aplikacji. Teoria Foucault, przynajmniej ta wczesna teoria Foucault, doprowadziła do pewnego rodzaju zmiany społecznej, pomimo jej ograniczeń. Oczywiście to znów można podważyć, bo być może teza o tym, że nie istnieje podmiot, jest późniejsza, bo faktycznie jak się patrzy na te teksty Foucault, to te dwa pierwsze, które inspirowały ruch antypsychiatrii, są wcześniejsze względem słów i rzeczy, w których pojawia się teza o końcu podmiotu. No ale niemniej, tak mi się wydaje, cały ten ruch postmodernistyczny, którego Foucault mimo wszystko jest jednym z patronów, posiadał pewien potencjał emancypacyjny. W sensie dzięki tym postmodernistom faktycznie rozmaite grupy, które do tej pory były wykluczone z dyskursu, które nie chciały się wypowiadać, a w zasadzie nie mogły się wypowiadać, nagle do tego dyskursu trafiły. Więc odpowiedź na zarzut Habermasa byłaby taka, że chociaż na płaszczyźnie teoretycznej wydaje się, że faktycznie coś tu jest nie tak, albo że jeśli faktycznie przyjmiemy, że nie ma żadnego podmiotu, no to potencjał emancypacyjny takiej teorii spada, to wydaje się, że jej faktyczny odbiór jest trochę inny, że jakby w sposób realny te tezy Foucault oddziałują na ruchy emancypacyjne. Może przedstawiciele tych ruchów jakby nie czytają tych tekstów tak do końca poważnie, może minimalizują to znaczenie, nie wiem, to znaczenie śmierci podmiotu, a może się tym nie przejmują, bo ostatecznie nawet jeśli nie jesteśmy podmiotami, to nigdy nimi nie byliśmy, więc jakby nic się nie zmienia. Jest to moim zdaniem tego typu konstrukcja. Jeśli podmiot zawsze był iluzoryczny, zawsze był typem jakiejś takiej konstrukcji, zawsze był jakimś takim zjawiskiem historycznym, to nigdy tak naprawdę nie byliśmy tymi podmiotami, więc w jakimś sensie nic się nie zmienia. Chociaż oczywiście filozof we mnie twierdzi, że być może należałoby zająć jakieś takie stanowisko fikcjonalizmu. Czyli że no dobra, tam wiemy, że w sumie tego podmiotu raczej nie ma, no ale żeby powiedzmy życie społeczne było bardziej sensowne, bardziej racjonalne, to należy utrzymywać fikcję podmiotu, bo tylko wtedy powiedzmy rozmaite zjawiska społeczne, które nas interesują, mogą zachodzić.
Na przykład możemy realnie zakładać, że inni ludzie istnieją i wchodzić z nimi w interakcję jako z innymi osobami, traktując ich, powiedzmy, z godnością i szlachetnością, no bo rozpoznajemy w nich podmioty. I chociaż, powiedzmy, jako tam gdzieś na takiej bardzo wysokiej płaszczyźnie teoretycznej zdajemy sobie sprawę, że ten pojem jest jakąś fikcją, to właśnie należy przyjąć stanowisko fikcjonalizmu i utrzymywać fikcję społeczną, że podmiot nie jest fikcją. Czyli twierdzić, że no tam chociaż wiemy, że nie, to w sumie zakładamy, że tak. Ewentualnie taka trochę droga kantowska, czyli stwierdzić, że no Kant ma podobną przygodę nie z podmiotem, ale z wolną wolą. Stwierdzi, że wolnej woli nie da się uzasadnić, ale należy ją przyjąć jako regułę praktyczną, bo jeśli nie przyjmiemy wolnej woli, to moralność się sypie. Dobra, 19.13, jest dużo pytań, które starałem się przez ostatnie parę minut ignorować, bo muszę przyznać, że te pytania mnie rozpraszają. A i tak czuję się dzisiaj dosyć mocno rozproszony, także przez to, że zerwałem noc. Ale dobra, parę rzeczy już sobie powiedzieliśmy. Zobaczmy, co się wydarzyło wśród tych pytań. Jeśli zostanie parę trochę czasu, to jeszcze coś powiem o Habermasie więcej i jego zarzutach do Foucault. Może dla odmiany od końca. Radek Gładkiewicz. Tylko jest pytanie, czy do życia społecznego podmiot jest konieczną kategorią. Może bardziej potrzebny jest mit. No, to jest fajne, dobra. Tutaj od razu widzę pytanie na dobrym poziomie teoretycznym. Nie jestem pewny generalnie, czy dla życia społecznego podmiot jest potrzebny. Zwłaszcza, dobra, są różne typy definiowania tego, czym jest podmiot. I podmiot też jest taka trochę dziwna kategoria. Znaczy, część osób, która twierdzi, przyjmują teorię podmiotu, twierdzi, że jest podmiot, a także ten podmiot substancjalizują. Czyli twierdzą, że za podmiotem kryje się dusza, dajmy na to. Więc bardziej taka radykalna teza sugerowałaby, że trzeba utrzymywać nie tylko fikcję podmiotu dla życia społecznego, ale także fikcję duszy. Znaczy, przyjmując argumentację zwolenników istnienia duszy, to nie jest żadna fikcja, tylko po prostu jest to tam rozpoznanie pewnego statusu ontologicznego rzeczywistości. Nie wchodząc w to. A może teraz? Nie wydaje mi się, że sam... Dobra, tak zupełnie kawa na ławę. Nie potrafię jakby jednoznacznie się zdecydować, czy ta kategoria podmiotu faktycznie powinna zostać zachowana. Ponieważ siedzę w tym strukturalizmie, co raczej nie jest jakąś taką tajemnicą, czytam sobie tego Michela Foucault, to także rozpoznaję jakby problemy z podmiotowością i także punktem wyjścia jest dla mnie jakby analiza językowa, więc dostrzegam rodzaj takiej fikcyjności podmiotu, czy takiej właśnie jego przygodności. Więc sam raczej tak mnie ciągnie w takim kierunku właśnie takim strukturalistycznym, że nawet jeśli ten podmiot istnieje, no bo mam jakiś taki typ doświadczenia, powiedzmy, podmiotowego, no to jest on właśnie taki dosyć mocno uwarunkowany historycznie, kulturowo, dosyć mocno determinowany przez język, a także tam wiadomo, przez biologię i takie rozmaite prawa przyrody. Więc ten podmiot, jeśli istnieje, to jest taki dosyć słaby, w dużej mierze skonstruowany. No i nie wiem generalnie, czy on jest potrzebny do życia społecznego. Znaczy... Przekonuje mnie to umiarkowanie. Być może nie warto się obnosić jakoś bardzo mocno z tezą, że tam, nie wiem, nie istnieje, bo brzmi to dziwnie. Brzmi to dziwnie, też psuje jakby takie nawyki komunikacyjne. Kiedy wypowiadam się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, kiedy wypowiadam rozmaite zdania ja, to powiedzmy utrzymuję tą fikcję podmiotu, w sensie twierdzę, że jest jakieś ja, które stoi za tymi czasownikami. No i w takim minimalnym znaczeniu wydaje mi się, że warto przyjąć podmiot jako właśnie taką, nie wiem, jakieś tam konsekwencje wypowiadania się pewnymi czasownikami. No a z drugiej strony język ulega przesunięciom. Osoby o seksualności niebinarnej czasami chcą, żeby zwracać się do nich zaimkiem my. No i to by znowu sugerowało, że tam mamy do czynienia, powiedzmy, gdybyśmy pociągnęli to właśnie, że skoro posługuje się zaimkiem ja, to jestem tym podmiotem pojedynczym, to może skoro posługuję się zaimkiem my, to nie ma jakiegoś pojedynczego podmiotu, tylko rozmawiam z grupą podmiotów. Albo rozmawiam, nie wiem, z czymś takim jakimś niedodefiniowanym, że może to jest jeden podmiot, że to jest jakiś podmiot rozmyty i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też taka interesująca uwaga.
Ja nie przywiązywałbym jakiejś takiej wielkiej wagi do podmiotu i wydaje mi się, że o ile lubię to rozwiązanie Kanta, uważam, że to rozwiązanie kantowskie, że trzeba przyjąć istnienie wolnej woli, żeby powiedzmy system prawny miał, czy tam system tej właśnie etyki, filozofii praktycznej miał sens, to nie jestem do końca przekonany, czy trzeba przyjmować podmiot, żeby tam, nie wiem, dalej dało się pomyśleć życie społeczne. Chociaż oczywiście ta argumentacja Habermasa też moim zdaniem ma pewną siłę i to zwrócenie uwagi na to, że jak się odrzuci podmiot, to nie ma kogo emancypować, jest w coś tam trafia. Chociaż oczywiście można powiedzieć, no dobra, tam nie ma żadnych podmiotów do emancypacji, a nadal pewne, na przykład dajmy na to ciała, czy pewne, nie wiem, pewne obiekty w świecie, które rozpoznajemy jako cierpiące, a cierpią, więc warto im pomóc. No, więc może kategoria podmiotu nie jest aż tak istotna. Co my tu jeszcze mamy? Cezary Przybyłowski. Czy jeśli byt posiada światopogląd, doświadczenia, gust, to jest podmiotem, czy nie? Nie wiem. Czy jeśli byt posiada światopogląd, to jest podmiotem? Znaczy w pewnym sensie tak, jak najbardziej. Można to odpowiedzieć tak dwuznacznie, że no, w takim sensie pierwszoosobowym mam pewne doświadczenia, mam pewne przekonania, mam pewien światopogląd, to wydaje się, że jestem podmiotem. Znaczy, doświadczam siebie jako jakiegoś takiego, powiedzmy, indywiduum, jakiejś takiej pewnej samodzielnej świadomości. Z drugiej strony mieć przekonania. Przekonania są dziwne, generalnie rzecz biorąc, bo przekonania przechodzą, światopoglądy przychodzą z kultury, przychodzą ze społeczeństwa. Następnie, miejmy nadzieję, są poddawane pewnej racjonalnej analizie, w sensie zastanawiamy się, czy dane treści kulturowe, które napotykamy w swoim otoczeniu, są sensowne, czy nie są. No ale sam fakt tego, że większość przekonań, dużą część światopoglądu przejmuje się generalnie z kultury, w której się dorasta, sugeruje, że ten światopogląd i te przekonania istnieją poza podmiotem. One są jakby w tej sferze symbolicznej, w którą się wchodzi w kontakt jakby w trakcie dorastania. Następnie, powiedzmy, dostosowujemy nasze własne preferencje do pewnych obiektów, które rozpoznajemy w tej sferze społecznej. Bardziej interesująca jest kategoria doświadczeń. To jest ten taki, powiedzmy, argument fenomenologiczny, że jeśli mam doświadczenia, albo że skoro mam doświadczenia, to nie da się pomyśleć doświadczenia, które byłoby niczyje. Że doświadczenie, na przykład smakowanie jabłka, zawsze musi mieć ten komponent podmiotowy, czyli zawsze musi być ktoś, kto to jabłko smakuje. Jeśli myślimy sobie o jakimś takim smakowaniu jabłka jako takim, to jest jakiś absurd, że nie ma smakowania jabłka bez podmiotu, który to jabłko smakuje. Czyli nie ma pierwszoosobowych wrażeń bez podmiotu tych wrażeń. I z jednej strony wydaje mi się, że w tej argumentacji jest coś sensownego. Z drugiej strony nawet twórca fenomenologii Edmund Husserl pracował nad takim projektem nieegotycznej świadomości. Nieegotycznej w znaczeniu, że to nieegoidalnej, są dwa przymiotniki. Świadomości, w której ego nie jest takim koniecznym wymogiem. Są jakby takie, zdaniem Husserla, stany świadomości, które nie mają charakteru egotycznego, i to ego jakoś tam się w tej wczesnej wersji miało pojawiać na jakimś etapie. To są dość zaawansowane argumenty filozoficzne. Planuję coś zrobić o tej fenomenologii, bo też tutaj jest ona odniesieniem. Parę razy się pojawia. No właśnie, do pewnego stopnia ten argument fenomenologiczny mnie przekonuje, że skoro istnieją doświadczenia, to musi być jakiś podmiot tych doświadczeń. No ale z drugiej strony... No nie wiem, może nie, może po prostu tutaj znowu nas tylko język mami, że wrócimy do tego Wittgensteina, może po prostu konstrukcja zdaniowa, czy tam taka nasze reguły językowe, nasze obcowanie z językiem sugeruje nam właśnie, że myślenie o doświadczeniach bez podmiotu doświadczeń wydaje się absurdalne, tak jak absurdalne wydaje się zdanie, w którym nie ma podmiotu i orzecznika. Ale to jest wyraz, powiedzmy, stosowania kategorii językowych, w których się wychowaliśmy, i definicji tego, co rozpoznajemy jako absurdalne, a tego, co nie rozpoznajemy absurdalne, a nie tego, jak się rzeczy mają. Innymi słowy, to, że kojarzymy każde doświadczenia z jakimś podmiotem,
to tak naprawdę jest efekt, powiedzmy, naszej indoktrynacji przez język, a nie tego, że faktycznie tam po stronie twardych bytów, twardej rzeczywistości muszą istnieć jakieś podmioty. To byłoby, powiedzmy, osłabienie tego argumentu fenomenologów, jakie wymyśliłem, tak zaimprowizowałem na szybko. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Podmiot osobowy jest mitem w działaniu, dodaje Radek Gładkiewicz. Może tak. Ten wątek mitu generalnie jako czegoś, co jest wymagane dla społeczeństwa, też jest ciekawy. Ale dobra, to jest trochę inna kategoria. No ale jakby sporo myślicieli twierdzi, że mit jako taka podstawa, powiedzmy, czy jedna z takich głównych rzeczy kształtujących sferę symboliczną, jest nieodzowny dla każdego społeczeństwa, czyli że każde społeczeństwo ma swoje mity. Dobra, filozofia tak bardzo dodaje, czy tam pisze. Terminu podmiot Foucault używa w dwóch znaczeniach, przy czym oba są związane z produkcją. Po pierwsze, podmiot jest produkowany, to jest kontrolowany i uzależniony. Po drugie, jednostka sama produkuje się jako podmiot, wykazując troskę o siebie. Tak, tak, to jest fajna, bardzo fajna uwaga. Zwłaszcza ta kategoria troski o siebie, którą Foucault rozwija w swoich późniejszych pracach, uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym tropem filozoficznym. To jest jedna z tych takich rzeczy, które u Michela Foucault lubię czy cenię. Są to jego wykłady z Collège de France, hermeneutyka podmiotu. Sama ta idea troski o siebie, stosowania pewnych takich technik dbania o siebie, rozwijania akurat tam w kontekście namysłu nad starożytnymi etykami stoickimi, ale uważam, że to jest fajny trop i faktycznie produkcja tego podmiotu poprzez troskę o siebie, zresztą autoprodukcja podmiotu, jakby utrzymywanie tej fikcji do pewnego stopnia, moglibyśmy powiedzieć, przez troskę o siebie, to jest fajny trop i też jakby jak najbardziej uważam, że jest niezłym pomysłem zatroszczyć się czasami o siebie, także o swoje ciało, o swój umysł, no to nie wiem, dobre odżywianie się, sport, tego typu rzeczy. Dobra, Piotr Rutkowski. Ciekawostką może być ujęcie morfogenetyczne Archer, gdzie autorka pisze o tym, że człowiek znajduje się w pewnej strukturze, w ramach której się porusza. Dobra, to jest inne morfogenetyczne, ktoś na pewno... Ciekawe się te wątki zbiegają. To jest inne morfogenetyczne, jak sądzę, chociaż nie znam tej autorki Archer, ale tak mi się wydaje, niż to pole morfogenetyczne, o którym mówiliśmy na samym początku, bo morfogeneza to jest po prostu, no dobra, to jest słowo wieloznaczne, nawiązujące do greckiego terminu, ale właśnie często obecne jako inna kategoria niż to pole morfogenetyczne, o którym mówiłem na samym początku. Być może wprowadzenie go tylko tutaj zaciemniło, no ale z drugiej strony taka dziwna teoria, trochę fascynująca, więc aż nie mogłem się powstrzymać. Nie kojarzę twórczości Archer, więc nie potrafię się do tego odnieść. Ale być może tak jest. Mogę to zapisać, żeby kiedyś sprawdzić. Obok stawia determinanty i podmiot, rozumiany jako decyzyjność. To brzmi w miarę analogicznie jak pewne rzeczy, które starałem się tutaj przekazać. Może jest tam to lepiej uargumentowane. Co my tu jeszcze mamy? Wczesny i późny Foucault. W Woli wiedzy Foucault używa pojęcia podmiotu w pierwszym wymienionym sensie. W kolejnych tomach historii seksualności napisanych później pojawiają się elementy troski o siebie. Tak, tak. Troska o siebie to jest właśnie ten taki dosyć późny projekt Foucaulta. On się pojawia w tych wykładach z Collège de France, które w Polsce wyszły w zbiorze o nazwie Hermeneutyka podmiotu. Taka potężna książka z gigantycznym aparatem krytycznym, zbiór wykładów właśnie o trosce o siebie, także o tych etykach troski starożytnej, tam jest sporo nawiązań do etyki stoickiej. No i drugi i trzeci tom historii seksualności, to także ten wątek tam się pojawia. Więc jak widać, tak jak mówiłem na samym początku, seksualność minimalnie tutaj wróci, ale właśnie w sposób taki minimalny. Dobra, jeszcze dwa komentarze widzę. Rafał Krajzewicz pisze, czyli taka teza o braku podmiotu nie zmienia świata, jest bezsilna.
No, czy nie zmienia świata, to jest trudno powiedzieć. Habermas twierdzi, że zmienia, a wydaje mi się, że nawet... Dobra, argument z autorytetu nie uchodzi za zbyt silny i pewnie nie jest. Z drugiej strony no, jest to jakiś taki trop, moim zdaniem, naprowadzający. Habermas to jest porządny myśliciel, nawiązujący do długiej i interesującej tradycji teorii krytycznej niemieckiej. Bez wątpienia trochę czasu w tej filozofii spędził. Dla niego ten argument był rozstrzygający. W sensie on twierdził, że teoria społeczna Michela Foucault jest bezsilna, nie ma mocy emancypacyjnej, bo właśnie nie ma tam podmiotu, czyli nie ma kogo emancypować. No i dla myśliciela tej rangi co Habermas jest to ważny argument. Dla mnie argument nie jest aż tak istotny, z drugiej strony to może wynikać jakby z jednej strony z tego, że przyszedłem przez ileś tych tekstów strukturalistycznych, jakoś to mnie ukształtowało, a z drugiej strony może nie wiem, przez to, że jestem tak daleko już zatopiony w byciu filozofem, że idea tego, że podmiot może być fikcją, przestała mnie przerażać. Ale może jest tak, że nie wiem, kiedy tak zwana, powiedzmy, osoba, dla której ważne są wartości zdrowego rozsądku czy chłopskiego rozumu, słyszy, że nie ma żadnego podmiotu, to myśli, o Jezu, nie. Głupi filozofowie znowu próbują sprzedać jakieś kontrowersyjne tezy. Więc bezsilność tutaj znowu byłaby prawdopodobnie jakoś zrelatywizowana do osobistych preferencji, doświadczeń, jakiejś takiej historii. Myślę, że są ludzie, którzy mogą mocno przeżywać tego, że nie ma podmiotu. To też trochę brzmi jak taka teza, która się sama znosi, nie? Te fikcyjne podmioty, czy jakieś te mocno zdeterminowane podmioty, kiedy napotkają tezę o tym, że są fikcyjne, to może jakoś tak być, powiedzmy, wyzwanie egzystencjalne, jakiś taki moment próby. Chociaż właśnie ja bym tam nie przesadzał. Moim zdaniem jest to nie jest to jakaś ta ani kompletnie szalona teza z jednej strony, ani też nie jest to jakaś taka wielka konsekwencja. Tak jak mówiłem, to jest taki mój typ argumentacji. Jeśli podmiot jest fikcyjny, to zawsze był fikcyjny. W sensie to nie jest tak, że do pewnego dnia mieliśmy duszę i byliśmy wspaniałymi podmiotami, a następnego dnia po prostu nagle wszystko stało się fikcją. Jeśli jest fikcyjny, to zawsze był fikcyjny, czyli de facto nic się nie zmienia. Poza tam, nie wiem, posiadaniem jakiegoś takiego dodatkowego, trochę dziwnego przekonania. Filozofia tak bardzo jeszcze dodaje. Ogólnie, gdy Foucault mówi o śmierci podmiotu, chodzi też o podmiot kartezjański, rozumiany jak suweren, rzecz myśląca, jako gospodarz własnych myśli i czynów. Chodziło przede wszystkim o ideę człowieka. No tak, to też jest dobry trop, że właśnie ta podmiotowość wyłania się w nowożytności, kluczową postacią w tym procesie nowożytnego kształtowania podmiotu jest właśnie Kartezjusz. I chociaż sam Kartezjusz, powiedzmy, nic nie pisał na przykład o szaleńcach, jak się wydaje, to ten taki paradygmat kartezjański wczesno-nowożytny ukształtował dyskurs racjonalny i właśnie od tego Kartezjusza wychodzi ten, powiedzmy, ten nowożytny model podmiotu. Taka byłaby jedna z tez Foucault. Dobra, mamy jeszcze 4 komentarze Piotra Rutkowskiego i mamy 19:30, czyli będziemy powoli zamykać. Bo wymogiem wykładania w Collège de France było robienie badań i można powiązać książki Foucaulta z wykładami. Tak, jak najbardziej. A on w ogóle tam chyba w każdym roku musiał prowadzić takie w miarę nowe badania. A te wykłady tak trochę oscylują między tymi książkami, w sensie są do pewnego stopnia alternatywne, tam się pojawia trochę nowych tez, ale z drugiej strony fajnie tak rezonują. I właśnie te wykłady o hermeneutyce podmiotu dosyć dobrze rezonują z tymi późniejszymi dwoma tomami historii seksualności, drugim i trzecim. Habermas wychodzi od innej strony podmiotowości i jej rozumienia, wierzy w moc sprawczą jednostek z góry, zmienia w ogóle kierunek teorii krytycznej, obecnie jest to obecne w teorii działania komunikacyjnego. Zresztą Habermas wierzy, że jednostki w ramach Lebenswelt same tworzą swój porządek symboliczny, prowadzą wspólnie działania, dyskutują i żyją harmonijnie. No tak, teorii działania komunikacyjnego tutaj się za bardzo nie pojawiła, no bo też musiałem coś z tego wyciąć. Niestety każdy temat filozoficzny można omawiać prawie że w nieskończoność, jeszcze jak się wchodzi w takie rozmaite dygresje. Dobra, tak zbierając, więc powiedzieliśmy sobie o Michelu Foucault,
Na przykładzie teorii pola morfogenetycznego powiedzieliśmy o tym, jak można rozróżniać między tym, co jest wiedzą, a tym, co nie jest wiedzą, czy tym, co uchodzi za naukowe, a co nie uchodzi za naukowe. Następnie powiązaliśmy to z kategorią władzy wiedzy u Foucault, a dalej rozmawialiśmy o końcu człowieka, o śmierci człowieka, czy o tym, że podmiot właśnie jest jakąś taką historyczną strukturą, która być może w ogóle jest fikcyjna, odwołując się do de Saussure'a, odwołując się do oczywiście do Michela Foucault, do Heideggera trochę, do tekstów Dukaja po piśmie, które polecam, no i trochę rozmawiając o tym podmiocie, także w kategoriach tego, czy jest on istotny dla życia społecznego. Na tym kończy się cykl wittgensteinowski, chociaż jak widać Wittgensteina już dzisiaj za dużo nie było. A co będzie dalej, to o tym myślę. W przyszłym tygodniu razem z Janem Rychertem, czyli drugim naczelnym redaktorem Radykalnego Słonia, chyba uda nam się zrobić jakiś taki wspólny stream, na którym pogadamy o tym, czym w ogóle jest Radykalny Słoń, jaki jest nasz dalszy pomysł na rozwijanie tej inicjatywy, po co to robimy i co będzie dalej, więc osoby zainteresowane informacją, czym się będziemy zajmować dalej, jakby jako Radykalny Słoń, to zachęcam, zapraszam. W przyszłym tygodniu powinno być tego typu wydarzenie, gdzie będę jakby na żywo rozmawiał o tym z Janem Rychertem, znanym także jako Diego Lopez. No i także będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, jakie można do nas mieć. A jeśli chodzi o takie projekty zewnętrzne, to właśnie za 9 dni, czyli 10 kwietnia, na kanale Filozofia Tak Bardzo rozpoczynamy czytanie Antyedypa. Będzie pierwsza rzecz, to będzie wykład wprowadzający. 10 kwietnia to jest sobota. Więc w sobotę chyba o godzinie 18 zapraszam na alternatywny kanał, który zresztą tutaj się parę razy pojawił w komentarzach, czyli na Filozofię Tak Bardzo, i rozpoczynamy taki większy projekt, gdzie będziemy się zajmować Antyedypem, dziełem, do którego Michel Foucault napisał przedmowę. O. Więc nawet jest jakieś takie nawiązanie. Tak, Michel Foucault pisze przedmowę krótką do Antyedypa i dzieła Deleuze'a i Guattariego, i w której słynnie stwierdza, że być może rozpoczyna się teraz wiek delezjański. Ja tam, dobra, nie wiadomo, czy ten wiek delezjański się rozpoczął, ale na pewno wiadomo, że 10 kwietnia my zaczniemy przygodę z omawianiem delezjanizmu. No dobra, tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zapraszam na jakieś takie wydarzenie, gdzie będziemy rozmawiać z Janem Rychertem o Radykalnym Słoniu i co planujemy jakby robić dalej z tą inicjatywą. A 10 kwietnia zachęcam do wpadnięcia na kanał Filozofii Tak Bardzo, do projektu, do startu tego projektu związanego z czytaniem Antyedypa. A ja także będę się tam udzielał i produkował. Dobra, a jeszcze raz wesołych świąt. Dzięki wszystkim za uwagę, za obecność, za ciekawe komentarze. Mam nadzieję, że dyskusja o tym, czy podmiot jest fikcyjny, realny, kogoś zaintrygowała. No i widzimy się w różnych miejscach w sieci. Wesołych świąt i do zobaczenia.